wdzięczność. Wczoraj poskładaliśmy najważniejsze elementy konstrukcyjne, czyli wymieniliśmy dolny wózek i zawieszenie tej Tesli tutaj za mną. W tej chwili przygotujemy plastiki, tak? Czyli przygotowujemy się do złożenia wszystkich plastików. Tutaj jest cała hałda rzeczy, które będziemy wymieniać. Więc wstępnie niektóre elementy składamy tak, żeby były razem, czyli cały przedni zderzak z kratkami wentylacyjnymi sterowanymi, notabene, grill, halogeny, znaczy to się nazywają tak naprawdę cornering lighty, tak, hokej. Jak już złożymy to całe, to też nabierze takiej pewnej stabilności konstrukcyjnej, bo zderzak sam z siebie jest po prostu wykonany z TPO, jest taki chybotliwy. A jak się to konstrukcja jakby bardziej w trójwymiarze poskłada, to ona się robi sztywniejsza i łatwiej się tym operuje. No, to co? Przystępujemy do działania. Tutaj nie jest wcale łatwo. Plastik to tak od 250 co najmniej. To już takie najsłabsze plastiki się nie zrobi. Dobra, to co? Ty klipasz, ja grzeję, czekamy chwilę i jedziemy dalej. Jak ten plastik złapie taki kolorek, jak będzie widać, że tak po prostu nie wiem, to nazwę. Tak lekko topnieje. Dobra, release. Jest gicior, nie? Jest lepiej, nie? Już się trzyma skupany. Już tak nie wyskoczy po prostu. To co? Next one i tak. To niestety było spawane, więc to jest trochę, wiesz, bardziej... złapało inną wrażliwość. No i teraz ten pokój będzie się trzymał. W ogóle jak spawasz, jak jest zimno, to jest walka z materiałem większa. Jak jest ciepło, jak jest 20 stopni mniej więcej, to ten plastik ma taką swoją naturalną miękkość. Natomiast jak jest zimno, to wiesz, jak on się robi. I ten spaw, on się nie wtapia wystarczająco głęboko i po prostu odpada czasami. I teraz będziemy stawiać takiego o, tak zwane jajko. O, dobra. Git. To co, przewracamy tego dziadka i montujemy tą rzecz i jesteśmy tutaj chyba już w domu. No i to już zaczyna wyglądać jak przód Tesli. A to tak oto wkręt meblowy z IKEA trafił tam, gdzie powinien. Mocujemy wieszak czujników. Te rzeczy odpowiadają za wystrzelenie poduszek. To już jest ready, nie? Pewnie będziemy to zaraz odkręcać, jak znam życie, bo trzeba będzie wstawić chłodnicę albo coś. Ale co tam, namówił mnie, żeby nie było. Dobra. O, i teraz dopiero celować. Poszło. Okej. O. Trzeba będzie złapać gdzieś w innym miejscu i przemanewrować, nie? Dobra, to jest coś. Ściągnijmy na razie z jednej strony, zobaczymy jak z cieknięciem wody. No, dopóki tylko tyle, to jest okej. Okay. Znaczy okej. Okay. Chyba trochę za dużo. Nie za bardzo mam opcję tutaj, szczerze mówiąc. Także mogę tylko jedną tą. Tym zaciskiem. To jest strasznie kurde spartaczone. Jest to dobra. Ciachamy tutaj. Chyba, że odepniemy to na razie. Ale to w ogóle tknie tutaj. Poddaje się, ale nie chcę wyjść. O, dobra. Muszę przyłożyć tą kurna. O, tego dziada. To co, musimy ściągnąć znowu tego chrastanego cybanta. No to polecieć musi, nie ma innej opcji.
pewno cały układ trzeba będzie przepłukać, zanim się w ogóle cokolwiek tutaj zaleje.